wszyscy, drodzy państwo, jesteśmy już absolutnie zmęczeni tym przedłużającym się okresem pandemii, restrykcji. Na horyzoncie rysowana bardzo nieśmiało, bardzo mgliście quasi normalność, o której powiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o czas, w którym gospodarka etapowo będzie wracać do rzeczywistości. Czy jesteśmy na ten moment przygotowani, kiedy do niego dojdzie? No i jak temu pomoże tarcza antykryzysowa, która była przyjęta przez Sejm, później z niektórymi poprawkami Senatu do Sejmu wróciła i została raz jeszcze przyjęta, później podpisana przez prezydenta. O tym wszystkim pozastanawiamy się w tej części naszego spotkania. Paweł Zalewski, Koalicja Obywatelska, Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od przedstawiciela obozu rządzącego. Panie pośle, o tarczy już trochę powiedzieliśmy, ale po pierwsze, dlaczego przynajmniej część z tych poprawek opozycji nie przyjęliście od razu? A po drugie, tutaj już dopytuję o tę normalność, czy półnormalność, o której mówił szef rządu. Kiedy możliwy jest etapowy powrót do szkół, do instytucji publicznych, do firm, do życia, do którego byliśmy przyzwyczajeni, no do lutego powiedzmy tego roku? Odpowiedzialne rządzenie, panie redaktorze, szanowni państwo, polega na tym, że obietnice, jakie się składa, wskazuje się źródło finansowania. W Senacie nad propozycjami opozycji nie wskazano nam, w jaki sposób te postulaty, te propozycje, poprawki miały być sfinansowane i z jakich źródeł. Pikanterii dodaje fakt, że podczas Komisji Finansów w Sejmie w dniu wczorajszym nie było przedstawiciela wnioskodawców, czyli przedstawiciela senatorów tak zwanej koalicji większościowej w Senacie. Natomiast po wysłuchaniu tych propozycji, stąd ta komisja trwała dość długo, ponad 5 godzin, przedstawiciele Ministerstwa Finansów stwierdzili, że jest to zbyt mgliście przedstawione, aby ewentualnie można było znaleźć możliwości finansowania. Można było zaryzykować twierdzenie, że doprowadzilibyśmy tym samym do zapaści finansowej państwa. Wówczas oczywiście opozycja miałaby swoją karmę polityczną, czy przygotowań i od kiedy to wszystko ruszy. Z dnia dzisiejszym rusza ta tarcza antykryzysowa, te 5 filarów, które są przedstawione i przygotowane do wdrożenia. Natomiast trudno dzisiaj jest wyrokować. Ja takich zdolności profetycznych nie mam, żeby przewidzieć przyszłość, od kiedy to wszystko będzie już na normalnej ścieżce wzrostu. Wierzę i życzę wszystkim, podkreślam to raz jeszcze, żeby to przejście z tej powiedzmy, no, nie zapaści jeszcze, tak, bo mamy mimo wszystko ten hibernacji, powiedzmy to tak. Tak jest, żeby się odbić, czyli w kształcie litery V, jak mówił pan premier Morawiecki, lub też w litery U. Zobaczymy, no, kwestia jest, jak scenariusz tej pandemii będzie przebiegał w Polsce i na całym świecie. Przecież gospodarka to jest zespół naczyń połączonych, to są transfery międzynarodowe, nie tylko. A zwróćmy uwagę, że w Niemczech już gospodarka to jest minus 10%, we Włoszech minus 7%, w Stanach Zjednoczonych minus 14%. To oczywiście źle wróży na przyszłość. Natomiast my w jakiś sposób do tego jesteśmy przygotowani i chcemy realizować ten program, który przyjęliśmy w dniu wczorajszym podpisem pana prezydenta Andrzeja Dudy, który miał swój istotny wkład do tego, aby te 5 filarów tarczy antykryzysowej przygotować. No mało tego, te filary mają być rozszerzone, jak słyszę pana ministra Kościńskiego, kolejne już podobno przygotowywane w kuluarach, gabinetach resortów rozwoju czy finansów. Teraz pytanie do opozycji. Panie pośle, czy te poprawki, które zgłosiliście czasem wspólnie, czasem osobno jako kluby, koła w Senacie, były faktycznie poprawkami, które, no mówiąc kolokwialnie i wprost, rozwaliłyby na dzisiaj budżet? Bo być może faktycznie nie macie dzisiaj wglądu w finanse, nie macie wglądu w narzędzia, którymi dysponuje rząd. Siłą rzeczy to dzisiaj premier, to dzisiaj minister finansów wiedzą, czy pani minister Emilewicz, wiedzą lepiej, na co można sobie pozwolić dzisiaj, a na co za tydzień, za miesiąc czy za kwartał. Jak pan na to patrzy? Ja mam tylko prośbę do pana Mosińskiego, żeby nie obrażał opozycji, dlatego że żaden rząd samodzielnie z takiego kryzysu nie wyjdzie. I to nie jest możliwe, panie pośle, żebyście sami sobie dali radę. Gdyby pan zechciał wysłuchać mojej prośby do końca, dobrze? A więc nie obrażajmy się nawzajem. Ja pana nie obraziłem. Natomiast oceniłem działanie rządu. I teraz chodzi o to, że to, co zrobił Senat, to była mocna dłoń, przede wszystkim dla Polaków. Dlatego, że
To było 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia, które jest niezbędne, aby służba zdrowia funkcjonowała w warunkach zapaści, no, którą wywołuje epidemia siłą rzeczy. Także chodzi tutaj o testowanie pracowników służby zdrowia. Do dzisiaj najłatwiej jest niestety zarazić się wirusem tamże. Z tego względu, że pracownicy są nienależycie chronieni. Potem mówiliśmy o tym, że budżet państwa powinien dopłacać do 75% pensji pracowników po to, aby zachować miejsca pracy. Jak ludzie się rozejdą, firmy już nie będą mogły odbudować swojej pozycji i kryzys będzie dłużej trwał. A także mówiliśmy o zasiłki dla rodziców, dla dzieci do 12 roku życia i o 3-miesięcznym zwolnieniu z ZUS dla małych i średnich firm. Teraz chcę powiedzieć tak, panie pośle. Przez lata mówiliście, i pan sam dzisiaj to powiedział, że są pieniądze. Przez lata mówiliście, że są wielkie pieniądze, które odzyskujecie. Więcej. Pan prezes Glapiński, szef NBP z waszego rozdania, powiedział, że NBP ma nieograniczoną ilość pieniędzy. Ja cytuję dosłownie to, co on powiedział. To ja chcę powiedzieć, że te wszystkie zapisy, które proponowała sejmowa opozycja, a senacka większość, i które zostały przez was brutalnie wczoraj odrzucone, bez jakiejkolwiek dyskusji, bez dania jakiejkolwiek racji, bez odpowiedzi premiera, że nie ma na to pieniędzy, bez odpowiedzi premiera. Premier nie zająknął się wczoraj w tej sprawie. Otóż, no panie pośle, ale tak już też oddając to, co cesarskie cesarzowi, uśmiecham się. Już kończę. Te wszystkie propozycje służyły temu, aby pomóc Polakom na poziomie minimalnym. To teraz sytuacja jest następująca. Albo kłamaliście, że jest tak dobrze, albo nie chcecie pomóc Polakom, wykorzystując to, że jest tak dobrze. No to jak jest? To przyznajcie się, że kłamaliście, i potem wspólnie działajmy i szukajmy tych możliwości, które w ramach tego budżetu, który żeście przez lata zrujnowali, roztrwonili, dzisiaj są, bo to jest nasza Polska wspólna, panie pośle, niezależnie od tego, jak pan patrzy na mnie jako na przedstawiciela opozycji, czy na kogokolwiek innego z klubu opozycyjnego. I pan, i ja jesteśmy Polakami, ale najpierw powiedzcie, kłamaliśmy, i wówczas będziemy wiedzieć, jakie propozycje przedstawiać, do jakich realiów budżetowych. Ja tylko dopytam, panie pośle, o wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Senacie w trakcie zgłoszenia tych poprawek przez senatorów opozycyjnych, tak. Później przegłosowane w Senacie, odrzucone przez Sejm. Jak panu się podobał, no może to nie jest dobre określenie, ale ten no niemalże wykład mikro- i makroekonomiczny szefa rządu, którym no widać było wyraźnie szerszą perspektywę niż tylko kwestia jednego czy drugiego przelewu kilku miliardów złotych na konto? A to muszę panu powiedzieć, że wysłuchałem tego wystąpienia z zainteresowaniem, bo to był pierwsze wystąpienie premiera, które trzymało się rzeczywistości. Premier powiedział, że koniec mrzonek o narodowym mocarstwie, że jesteśmy częścią gospodarki globalnej, że te kraje, które przygotowują się, ciężko pracując, oszczędzając, budując swoją pozycję w gospodarce globalnej w warunkach kryzysu, mogą przetrwać. I sam powiedział, panowie, nie mamy pieniędzy. On niestety nie dopowiedział, dlaczego pieniędzy nie mamy, skoro mówił przez 5 lat, że mamy pieniądze. Ale ja muszę powiedzieć, że tego wystąpienia wysłuchałem z zainteresowaniem. Tylko wnioski są oczywiste. Kłamaliście. Kłamaliście i kłamaliście. W związku z tym dzisiaj powiedzcie, przyznajcie. Tak, rzeczywiście. Dobrze, panie pośle, kropka, bo też muszę równo traktować naszych gości. Czas dla pana posła Jana Mosińskiego. Staram się równo rozdzielać ten głos. Jest to trudne w warunkach łączeń wideo i telefonicznych. Jan Mosiński. Tak jest, dziękuję bardzo. Co do kłamstw, panie pośle, co do kłamstw. Jedna z angielskich instytucji podniosła kwestię świńskiej grypy, twierdząc, że zaniżaliście zgony w latach 29-20, kiedy świńska grypa szalała w Polsce, w Europie i na całym świecie. To taka a propos kłamstwa. Rząd polski nie kłamie. Rząd polski stwierdził jednoznacznie, jesteśmy w stanie na chwilę obecną wesprzeć pracowników, pracodawców, chroniąc miejsca pracy, wspierając zachowanie płynności finansowej poprzez mikropożyczki, poprzez ulgi w ZUS-ie. Służba zdrowia, 7,5 miliarda złotych na walkę z koronawirusem,
Do tego dołóżmy jeszcze pozostałe pakiety wcześniej przyjęte przez Sejm, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to dopełnia całości obrazu. Pan, panie pośle, no niestety jest niekonsekwentny. Zarzuca nam, że program tych trzech ustaw to jest gigantyczny budżet, a twierdzi, że za mało pieniędzy dajemy na walkę z koronawirusem. No to jest jakaś niekonsekwencja. Nie powiedziałem, że to jest gigantyczny budżet. No, mówił pan na początku naszego programu, że są gigantyczne wydatki na walkę z koronawirusem. Znaczy, że nie. To sprostuję. Pan źle, to źle powiedziałem. Chodzi o to innego. Chodzi o to, że sposób walki państwo przyjęli. Panowie, po kolei, bo widzowie nic nie zrozumieją. A nie, że ustawy są bardzo wysokie, a nie, że koszty, które państwo przewidujecie, są bardzo wysokie. Tego nie powiedziałem. Doprecyzował pan poseł Zalewski, teraz pan poseł Mosiński. Powtórzę raz jeszcze. Rząd Mateusza Morawieckiego, jeżeli trzeba będzie ratować ludzkie życie, nie będzie liczył wydatków, czy one są duże, czy średnie, czy za małe. Po prostu postawiliśmy sobie główny cel i zapraszam opozycję do współpracy, a nie do pisania czarnych scenariuszy, że jesteśmy nieprzygotowani. Jesteśmy przygotowani na tyle, na ile jest to możliwe, z odpowiedzialnością za państwo i Polaków. Czy te argumenty pana posła Zalewskiego przekonują, że rząd oczywiście, być może, nie ma też co kryć, każdy rząd lubi jak pliszka swój ogonek pochwalić nieco na wyrost, no ale dzisiaj ma takie narzędzie, jakie ma i dysponujemy no tym, czym mamy. I pytanie jest, czy tutaj jest pole jakiegoś kompromisu między opozycją a rządem, by dogadać się. Tyle i tyle mamy, tyle i tyle możemy przeznaczyć. Jak? To już inne pytanie, ale zarzuty o jakieś manipulacje i kłamstwa mogłyby na chwilę zejść w cień. Czy jest na to szansa, panie pośle? Oczywiście, znaczy, tak. Panie redaktorze, ja myślę, znaczy, ja się po prostu cieszę, że zmiany tonu pana Mosińskiego i przyjmuję to jako zachętę do dalszej rozmowy. Po drugie, jeżeli ja mówiłem o tym, że ktoś kłamie, to nie po to, żeby mieć jakąś satysfakcję z tego, tylko wszyscy projektujemy wydatki budżetowe w oparciu o jakieś dane, o jakieś informacje, także o to wszystko, co państwo mówiliście na temat budżetu przez ostatnie 5 lat, i wszyscy, którzy oglądają ten program, mają to w pamięci. W związku z tym ja po prostu bym chciał, abyśmy zeszli na ziemię i powiedzieli sobie, jak jest. Rozliczenia będą później, nie dzisiaj, ale żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, jak jest. To jest pierwsza sprawa. Ja rozumiem, że w tym tonie został zmuszony, albo chciał, wszystko jedno, nie wchodzę w intencje, zaczął przemawiać premier Morawiecki. I teraz, jeżeli chodzi o współpracę, ja uważam, że ona jest absolutnie niezbędna. Dlatego, że to jest też kwestia zaufania. Dzisiaj, panie pośle, w sytuacji, w której dochodzi do tego, że media informują nas o tym, że powstają wątpliwości, czy śmierci ludzi, czy przyczyny śmierci ludzi są zaliczane właściwie, czy niewłaściwie, czy rząd zaniża informacje o tym, że te osoby zmarły na koronawirusa, żeby sobie nie psuć statystyk, czy nie zaniża. Otóż niezależnie jak jest, nie chcę w to wchodzić teraz, jest gigantyczny problem zaufania do państwa. I ten problem możecie pokonać tylko i wyłącznie uczciwą współpracą z opozycją. Tutaj kropka, ostatnie pół minuty dla pana posła Mosińskiego, bo tyle nam zostało czasu. Mówieniem prawdy. Powtórzę raz jeszcze. Jan Mosiński. Powtórzę raz jeszcze. Odkąd wygraliśmy wybory w roku 2015, ratujemy środki dzięki odpowiedzialnej polityce państwa, ukróceniu złodziejstwa VAT-owskiego. To nie Polska, a instytucje unijne prognozują takie, a nie inne PKB dla Polski. Nie takie, a nie inne instytucje ustalają, jeżeli chodzi o poszczególne ratingi dla polskiej gospodarki. One są bardzo dobre, czy wręcz dobre. Więc nieuprawnionym jest stwierdzenie pana posła Zalewskiego, że okłamujemy Polaków, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, o polski budżet. Panowie, musimy kończyć. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dyskusję merytoryczną, emocjonalną, ale kulturalną. Paweł Zalewski, Koalicja Obywatelska, pięknie dziękuję, dobrego dnia. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, kłaniam się, panie pośle. Wracamy za kilka chwil w towarzystwie publicystów. Zostańcie państwo z nami.